No więc... Będę vlogerem. Dzień dobry, witam na vlogu. Nazywam się Lucio, tu macie mój kanał. Jest mi to 5. Frajer Denty mnie tu zaciągnął. A mówię o moim kanale? Jesteśmy koło Wisły. W taki piękny dzień. Pod nami jest masa śmieci. I przyjechaliśmy tutaj po to, żeby zobaczyć to. Po co my tu przyjechaliśmy? Bardzo chcieliśmy zobaczyć billboard z Pateckim. Tego z ekipy Freeza. Freeze, kochamy cię, jesteśmy twoimi 11-letnimi fankami. Co? Zapraszam na mój kanał Lucio po raz trzeci. Dobra. Dobra, dobra. Idziemy po paczkę. Co? Nie mówiłem nic? Nie. No więc do tamtego tunelu, tamtego, będziemy mówić słowatko na jedną literę, które wylosujemy na komórce, tylko sobie podjaśnię trochę. Losuj, dawaj. Nic nie widać. Widać coś, dobra. Nie, emocje musisz tak zakończyć. Okej, co to będzie, co to będzie? Czy to będzie litera T? Jesteś baranem, podciąg. Ale bez jesteś, musisz powiedzieć. Musisz tylko mówić teraz na B. Dobra, teraz ja losuję, tylko muszę coś powiedzieć jeszcze, bo mogę wszystkie litery używać. Nic nie widać znowu. Co to będzie? Nie, X się nie... Okej, W? Bardzo. Wolę. Baran. Wiesz? Bueno. Wakacje. Tego na Niemiec. Dobra, zgadzam się. Dobra, nie będzie tego. Ogólnie, o co chodzi? Pojechaliśmy do Bonito, zresztą jak widać, odebrać książkę. Książkę, o której będzie odcinek swoją drogą chyba następny, z tego co się nie mylę. I miałem mówić podwójnie, tam w środku, odbierając tą książkę. Ale jak się okazuje, jak włączyłem wiadomość, żeby zobaczyć jak odebrać tą paczkę, w sensie jaki jest tam kod i tam takie, to mi się dyktafon wyłączył i nagrało tylko dzień dobry, no. Dzień dobry. Przyszedłem... Odebrać zamówienie, odebrać zamówienia. No jak było? Super. No, mówiłeś podwójnie? Mówiłem, co odebrałem. Co odebrałeś? Co? Mogę go kopnąć? No i esso, dobra. Ja tylko chciałem zaprosić do odcinka, który będzie w następnym roku. No dobra, co mam? Co? Patrz, nagraj mnie. Patrz, incepcja. Ty nagrywasz mnie, jak ja nagrywam ciebie i to będzie na moim Instagramie Lutiox. Zapraszam.